Apokalipsa ukazuje konfrontację dwóch niewiast. Słyszeliśmy dzisiaj o niewieście 12 rozdziału, obleczona w słońce, księżyc pod stopami, na głowie wieniec z gwiazd 12. Ale kiedy przejdziemy się troszeczkę dalej, 17 rozdział Apokalipsy, widzimy inną niewiastę. Chodź, ukażę ci wyrok na wielką nierządnicę, która zasiada nad mnogimi wodami, z którą nierządu dopuścili się królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. I ujrzałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją, bardzo się zdumiałem. Konfrontacja dwóch niewiast i była, i trwa, i może też nabiera coraz dramatyczniejszych niekiedy kształtów. Niewiasty, która przynosi wolność, i drugiej niewiasty, nierządnicy, która przynosi swobodę. Wolność duchowa lub swoboda moralna. To jest na pewno też opis dwóch łon, bo niewiasty, łono Ducha Świętego, łono Kościoła, łona, który rodzi świętych, łona Kościoła, które rodzi ludzi do nieba, no i łono ducha tego świata, cywilizacji śmierci, nienawiści, zabijającej swoje dzieci. Kiedy spojrzymy sobie w Biblię, na przykład w Stary Testament, to widzimy, że pojęcie nierząd, które tu jest określone w Apokalipsie słowem porneia, ono tak naprawdę w Starym Testamencie ujawnia raczej zbiorową postawę religijną, a nie niemoralne prowadzenie się jakiejś osoby. Nie? Na przykład prorocy w Starym Testamencie, izraelscy prorocy posługiwali się wizerunkiem kobiety nierządnej, cudzołożnicy, żeby napiętnować przywiązanie ludzi do bałwochwalstwa. Więc termin nierząd w Biblii jest raczej synonimem niewierności niż tylko prostytucji. Może niewierności religijnej, tak. I w takim kontekście niewiasta z tego 17 rozdziału, Babilon, to może obraz społeczności, który rodzi bałwochwalców. Mogę się zastanowić nad sobą, czy ja nie jestem takim człowiekiem udającym tu przy ołtarzu jakąś religijną poprawność, o którym święty Paweł napisał w liście do Tymoteusza tak: a wiedz, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. Od takich stron. Jak powiedzieliśmy, ta nierządnica to też jest obraz ludzi religijnych. No bo po cóż by czytać Biblię i wskazywać palcem na kogoś? O nie. To jest też typologia. Tu też jest moje życie. Może mój mroczny cień, ukazujący moją niekiedy hipokryzję, przeżywanie nominalnego chrześcijaństwa z zewnątrz, z pozoru. Ta wielka nierządnica zostanie spustoszona, ale zanim się to stanie, zademonstruje światu
siebie w całej okazałości ladacznicy, nie? Trzyma kielich, pełen brudu, pełen obrzydliwości. I ten nierząd, to słowo greckie porneia, nierządnica w swoim wnętrzu, ukrywa brud moralny, odrazę duchową. Pod przebraniem, pod płaszczykiem, pod politurą religijnego zaangażowania. Zobaczcie, trzyma kielich, który z zewnątrz jest złoty, piękny, wspaniały, ale wewnątrz jest pełen obrzydliwości. To mogę być ja, to może być każdy z nas. Nominalnie chrześcijanie, pięknie ubrani, w piękne szaty, nawet religijne, a jakże. Ale co ja mam w środku? Z zewnątrz jestem jak kielich złoty, który przykładam do swoich ust w czasie każdej Eucharystii. Ale co jest we mnie w środku, nie? Czy nie ubóstwiam nieczystości, swojej żądzy, nie? Jej kielich z zewnątrz jest złoty, ale wewnątrz brudny. Czy nie przypomina to słów Jezusa do faryzeuszy? A biada wam, nie poganie, religijni ludzie, faryzeusze, uczeni w piśmie, boli mnie to, bo to byli religijni ludzie, obłudnicy, bo dbacie tylko o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, ale wewnątrz są pełne zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść najpierw wnętrze kubka, idź do spowiedzi, żeby zewnętrzna strona jego stała się czysta. Więc wnętrze tej nierządnicy jest wypełnione brudem moralnym. Jak czytaliśmy ten 17 rozdział, jest pijana krwią świętych. Pije krew świętych. Cóż to przypomina? Można stać w Eucharystii, przykładać ten złoty kielich, pić krew Boga, który jest po trzykroć święty, ale wewnątrz być pełnym brudu. O czym to jest? To jest obraz duszy chrześcijanina, kiedy przychodzi do stołu pańskiego i na zewnątrz przypomina oczom ludzkim widok kogoś godnego świętej uczty, ale dla Boga jest to widok okropny. Kiedy to się dzieje? Kiedy przyjmuje Jezusa w grzechu. Kiedy przyjmuje Jezusa bez spowiedzi, bez wyzucia się ze swoich grzechów. Pamiętacie, przychodzi król na ucztę. Wszyscy biesiadują, bawią się. Jest radość, nie? I wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom. I co jest napisane? A zastał tam pewnego człowieka nieubranego w strój weselny. I mówi do niego, coś, po coś tu przyszedł, nie masz stroju weselnego, ale ten człowiek ani be, ani me. Że można być na uczcie, można być na Eucharystii, bez szaty wesela, bez łaski uświęcającej. Więc wtedy idź do spowiedzi. Załóż tę szatę uświęcającą, szatę wesela, abyś przyjął Chrystusa bez grzechu. Więc ta niewiasta, ta nierządnica, trzymająca kielich pełen obrzydliwości, to też jest dusza chrześcijanina, która przyjmuje ciało i krew pańską, z tego kielicha pije w sposób nieczysty, w zepsuciu, czyli w grzechu śmiertelnym. To jest najgorszym bluźnierstwem dla Chrystusa. Nic tak go nie boli, jak świętokradztwo, jak przyjmowanie ciała i krwi pańskiej, mając serce nieoczyszczone z grzechu, bez spowiedzi, bez wyznania grzechów, bagatelizując obrzydliwość nieczystości, która zalega moje serce, moje sumienie. Dziecię tej niewiasty jest porwane do nieba. Więc ci chrześcijanie, których łączy coś z tą pierwszą niewiastą, z Maryją,
Są schronieni przed smokiem. Są schronieni. I do tego zaprasza nas dzisiaj Bóg. Do tego zaprasza nas Kościół. To potwierdza wielka intuicja wspaniałych świętych. Ojciec Maksymilian Kolbe, kardynał Wyszyński błogosławiony, święty Jan Paweł II, Bronisław Markiewicz błogosławiony. Oni wszyscy odsyłali do Maryi. Jakie prezenty dawał Jan Paweł II, czy Benedykt XVI, również papież Franciszek? No, każdemu wręczali różaniec, nie? Małe formy przywiązania się do tej niewiasty z Apokalipsy, która pociąga nas wszystkich do nieba. I życiem, stylem życia dzieci niewiasty z Apokalipsy, czyli tych, którzy należą do Maryi, też do Kościoła, jest też ubóstwo, pustynia, skromność, życie w pewnym oddaleniu od tego wielkiego świata, życie w ciszy, na pustyni, żeby usłyszeć w ciszy serca to, co Bóg mówi, w hałasie tego nie usłyszę. No i życie w małych wspólnotach, w małych parafiach, w małych wspólnotach w tych parafiach. Jak powiedział papież Benedykt XVI, Kościół jest wspólnotą małych wspólnot, nieanonimowych. Bóg zaprasza nas, abyśmy weszli do jej serca, abyśmy przyjęli Maryję jako swoją matkę. Zaprasza nas dziś. Wybierz ją, wybierz życie, wybierz Chrystusa i wybierz Kościół.